Dzień dobry, to znowu ja. Zapraszam na dogrywkę po wykładzie o indukowalności. Tamtą można nazwać wersją light, to będzie wersja premium, czyli dowody, intuicje, pogłębione rozumienie, no i przede wszystkim rozwiązania ćwiczeń, które zostały zaproponowane na koniec poprzedniego razu. Oczywiście można obejrzeć tylko kawałek, będę się starał tak omawiać ćwiczenia, żeby możliwie mało odnosić się do innych, także jeśli interesuje Was jakieś konkretne albo jakiś konkretny fragment, to myślę, że z łatwością go znajdziecie. Obiecałem, że odniosę się do pewnych rzeczy na wykładzie, bo już nie chciałem wchodzić w techniczne szczegóły. To jest taka jedna rzecz, mianowicie, że rzeczywiście ten ułamek, jak n rośnie, to zmierza do 2/3, no to wynika z rachunku, tak? Zobaczcie, jeśli sobie uporządkujemy wartość tego ułamka, co my tu mamy, tak, mamy 6 razy 3n, 6n minus 2n kwadrat, na dole mamy 3n razy 3n minus 1 razy 3n minus 2, no to widać, że nam się na pewno 1n skróci tutaj trójka z szóstką, prawda? No i to, co zostanie, można zapisać w takiej formie 3n kwadrat minus 2n przez razy 2 jeszcze, czyli 6n kwadrat minus 4n przez 3n minus 1 razy 3n minus 2. No i tutaj znowu możemy tendencyjnie podzielić licznik i mianownik przez n kwadrat, żeby zobaczyć 6 minus 4n, a tutaj w mianowniku, jak dzielimy przez n kwadrat, to jednego n z tego n kwadrat wrzucamy w jeden nawias, drugiego w drugi, mamy 3 minus 1n razy 3 minus 2n. No i teraz widzimy, że jak n leci do nieskończoności, no to ten ułamek 4 przez n staje się coraz mniejszy, tak? Więc można powiedzieć, że dąży do zera. Ten minus 2 przez n, minus 1 przez n analogicznie zmierzają do zera. Dla bardzo, bardzo dużych n-ów, no więc dla bardzo, bardzo dużych n-ów ta liczba jest bardzo, bardzo dobrym przybliżeniem liczby 6 przez 3 razy 3. Tak? Czyli tego naszego 2/3. Może to jechanie z n-em do nieskończoności nie jest bardzo formalne, ale daje się teoretycznie i dość łatwo wybronić na gruncie matematyki. Kolejna rzecz jest taka, być może to Was zainteresowało. Dlaczego? Myśmy w pewnym sensie udowodnili, że dla wisienki to jest optymalna konstrukcja. Taki zbalansowany graf pełny dwudzielny. Tak? Dlaczego taka konstrukcja nie wyszła nam na samym początku w rozważaniach dotyczących wisienki? No i cała prawda jest taka, że ona tak naprawdę nam wyszła, bo patrzcie, to wisienka sama w sobie to jest taki graf pełny dwudzielny, którego strony mają rozmiary 1 i 2. Tak? Tutaj jest wszystko ze wszystkim połączone. Cykl na czterech wierzchołkach też jest graf pełny dwudzielny i on jest po prostu zbalansowany. Tak? Jak go troszkę inaczej narysujemy, no to też będzie taki graf, którego strony mają rozmiary 2 i 2. Ten graf tutaj, nawet widać, jak jest tak narysowany, to jest graf pełny dwudzielny znowu, nieparzystej liczby wierzchołków, więc nie da się ich podzielić porówno, no ale tak równo jak się da, są podzielone, tak w możliwie zbalansowany sposób, 2/3. No i wreszcie ten przykład na dole, może widzieliście wcześniej graf K3-3 w takiej formie, jak nie, to jest forma, w której warto go zapamiętać, to jest dokładnie ten sam obrazek, co ten. Tak, no więc te przykłady, które maksymalizowały nam lokalnie dla małych n-ów liczbę wisienek, okazuje się, że to są jakby konkretne podprzykłady tej ogólnej, ekstremalnej konstrukcji. Jak się troszeczkę powalczy z technikaliami związanymi na przykład z tą parzystością, to można uzasadnić, że to jest jedyna taka optymalna konstrukcja.
Znaczy, że jak mamy graf o n wierzchołkach i w nim ma być najwięcej wisienek na świecie, jak się da, no to ten graf to musi być taki graf, jak powiedziałem, n wierzchołkach, tak? Czyli to powinien być taki graf, który ma pół na pół rozłożone wierzchołki i wszystkie połączenia między nimi, taki właśnie graf pełny dwudzielny. Tak, tylko tutaj był 2n wierzchołkowy, więc strony miały rozmiar n. Tutaj strony mają rozmiar mniej więcej n pół. No jak to n jest nieparzyste, to jest rozłożone troszkę mniej do troszkę więcej, tak? Czyli jakieś n minus 1 przez 2 do n plus 1 przez 2, no ale to ciągle jest jedyna optymalna konstrukcja. Tę optymalność można zresztą zobaczyć z tych szacowań, które tutaj mamy. Zobaczcie, że jak chcemy, żeby antywisienek w ogóle nie było, no to znaczy tyle, że jak mamy dwie niekrawędzie, które się schodzą w jednym wierzchołku, to nie może być krawędź, te drugie końce. Tak, mamy nie mieć w ogóle antywisienek, żeby tutaj mogła zachodzić równość tutaj, w tym szacowaniu. Tak, no to znaczy, że właśnie, że jak mamy dwóch niesąsiadów, to między nimi też nie ma sąsiedztwa, też nie ma krawędzi. Tak, czyli że jakby te niesąsiedztwa to się łączą w takie paczki wzajemnych niesąsiadów. No to są właśnie te strony tego grafu pełnego dwudzielnego. Tak, natomiast tutaj równość będzie zachodziła wtedy, kiedy te liczby będą tak blisko siebie, jak tylko to możliwe. Co można przetłumaczyć na to, że strony tego grafu pełnego dwudzielnego będą miały rozmiary tak bliskie sobie, jak to możliwe. To nie jest może bardzo formalne, ale wierzcie mi, że z tego dowodu da się tutaj strukturę tych ekstremalnych przykładów dla poszczególnych n-ów wycisnąć. No dobra. To było uzupełnienie do wykładu. No a teraz popatrzmy na ćwiczonka, jakie zostały. Pierwsze ćwiczenie, czyli zerowe, tak, mamy, jaka jest indukowalność antywisienki. No i to jest o tyle wartościowe pytanie, zobaczcie, że myśmy tak naprawdę już zrozumieli indukowalność wszystkich pozostałych grafów trójwierzchołkowych. Tak, wiemy, że jak graf jest antykliką, jak nie ma krawędzi, no to indukowalność antytrójkąta to jest 1. Tak, dlatego, że bierzemy sobie bardzo duży zbiór wierzchołków bez ani jednej krawędzi. Szansa na to, że losowe trzy tworzą antytrójkąt, to jest 100%, tak, niezależnie od rozmiaru tego dużego grafu. Tak, analogicznie z trójkątem, jak bierzemy bardzo, bardzo duży graf pełny, no to szansa na to, że losowo wybrane trzy wierzchołki tworzą trójkąt, no to jest 100%, bo wszystkie połączenia są w tym grafie. No i z wisienką żeśmy walczyli i wyszło nam, że w wisience są 3/4. Także z jednej strony mamy przykład, który pokazuje, że da się to 3/4 wycisnąć, tak? To jest ten zbalansowany graf pełny dwudzielny, a z drugiej strony mamy to rozumowanie z szacowaniem mówiące o tym, że jak n się zbliża do nieskończoności, no to ponad 3/4 nie wyskoczymy znacząco. Także że ta graniczna wartość, do której da się dotrzeć, to jest 3/4 i nic więcej. No dobra. No i zostaje w tej całej historii antywisienka. Prawda jest taka, że ona tak naprawdę, że ona nie zostaje, że ona została już rozwiązana. No i przyczyna jest taka, którą warto, myślę, sobie uświadomić w tym zagadnieniu, że jak mamy grafy takie jak antytrójkąt i trójkąt, to one w pewnym sensie zachowują się podobnie. Tak? Znaczy one się zachowują tak samo, jeśli zamienimy krawędzie z niekrawędziami. Tak, jeden z tych grafów jest tak zwanym dopełnieniem drugiego. Powstaje z tego drugiego poprzez zamianę krawędzi z niekrawędziami. No i wisienka, jak sama nazwa wskazuje, jest jakby taką konstrukcją dla antywisienki. Tak? Bo znaczy, antywisienka ma tam niekrawędzie, gdzie wisienka ma krawędzie i tam ma krawędź, gdzie wisienka ma niekrawędzie. No więc właśnie jest tak, że równie dobrze, że to do czego dążę, to że indukowalność grafu jest zawsze taka sama jak indukowalność jego dopełnienia, czyli takiego grafu polegającego na zamianie miejscami krawędzi z niekrawędziami. No i chyba najlepiej jest to zobaczyć, dlatego że zobaczcie,
tak naprawdę my nie musimy kolorować, nie musimy myśleć o grafie, że to są krawędzie i nie krawędzie, ale możemy myśleć sobie o wszystkich możliwych parach, tak? Czy tam o grafie pełnym. I mówisz, że to nie jest tak, że niektóre pary są połączone krawędzią, a inne są niepołączone krawędzią, tylko niektóre są powiedzmy połączone na pomarańczowo, a inne są połączone na fioletowo. No i jak się umówimy, że pomarańczowy oznacza krawędź, a fioletowy nie krawędź, no to tak jak pomarańczowe połączenie oznacza istnienie krawędzi, a fioletowe nieistnienie, no to to, co nam wyjdzie, to jest antywisienka. Ale jak się umówimy, że fioletowy oznacza krawędź, a pomarańczowy nie krawędź, to nam wyjdzie zwykła wisienka. Tak? No i zobaczcie, za zwykłej wisienki myśmy już udowodnili, że optymalna konstrukcja to tutaj jest, to są dwie antykliki rozmiaru możliwie równego. Antykliki to znaczy, że parami nie połączone ze sobą, ale sobie połączone na pomarańczowo. Tak? I między tymi dwiema grupami niepołączonych wierzchołków są wszystkie połączenia takie zwykłe, krawędziaki. No to narysujmy wszystkie fioletowe. Tak, zobaczcie, to rozumowanie mówi tyle. Jeśli chcemy zmaksymalizować liczbę, wisienek w takim grafie, czyli fioletowa, fioletowa, pomarańczowa, no to on powinien wyglądać tak i wtedy ta maksymalna liczba to wychodzi na 3/4. Maksymalna gęstość. Ogólnie w każdym grafie, który optymalizuje gęstość wisienek, no tych wisienek, to jakby optima dążą do 3/4. Tak teraz zamiast wisienek możemy myśleć dwie fioletowe, jedna pomarańczowa. To wystarczy zmienić sposób myślenia o tych kolorach, tak mówiąc, że teraz pomarańczowy ma oznaczać krawędź, a fioletowy nie krawędź. No i dostajemy dokładnie dowód dla antywisienki, tak? Dokładnie to samo, przy czym tutaj optymalna konstrukcja jest taka, że bierzemy dwie kliki tego samego rozmiaru, tak? Dwa duże zbiory grafów wierzchołków parami połączonych ze sobą krawędziami, przy każdym z każdym, i między nimi nie ma żadnych połączeń. No wtedy antywisienek będzie najwięcej i będzie ich dokładnie 3/4. Tak dlatego, że każda antywisienka tutaj będzie wisienką w dopełnieniu tego grafu, czyli w tym grafie prawdy, gdzie tak, będzie miała taką postać. To zachęcam do kontemplacji tej własności. No, tak naprawdę ten problem indukowalności to on jakby jest tym samym problemem dla grafu, na przykład trójkąt, i dla dopełnienia tego grafu, na przykład antytrójkąt. Że taką równość typu indukowalność cyklu C4 to jest to samo, co indukowalność grafu powstałego przez zastąpienie niekrawędzi przez krawędzie, a krawędzi przez niekrawędzie, czyli takiego grafu, dwóch osobnych odcinków, to można nawet napisać z miejsca i wybrać sobie do rozważań ten graf, który jest dla nas wygodniejszy. Tak, to jest prawda dla każdego grafu. To jeśli chodzi o tę antywisienkę. Chodziło o to, żeby zrozumieć, że to jest to samo, co wisienka, tylko trzeba zamienić pojęcie krawędzi z pojęciem antykrawędzi miejsca. A wszystkie dowody przechodzą. Swoją drogą, tak jeszcze tylko powiem, ten sposób myślenia o grafach jako o kolorowaniu wszystkich możliwych połączeń par na dwa kolory, tak? Zwykle to jest kolor istnienia i nieistnienia krawędzi, ale może to być na przykład czerwony i niebieski. To jest sposób myślenia, który pozwala uogólniać różne pojęcia i wyniki, na przykład na więcej kolorów, tak? Mamy więcej rodzajów niż istnieje krawędź i nie istnieje krawędź, jak czerwony, niebieski i zielony. Być może na zajęciach stwierdzenia Ramsaya widzieliście, że jak tych kolorów jest dużo więcej niż tylko dwa, powiedzmy czerwony i niebieski, to też odpowiednie wyniki są. Tutaj indukowalność też można definiować dla takich struktur, które nie są grafami, w sensu stricte krawędź, nie krawędź między każdą parą i już, tylko mają wiele różnych rodzajów połączeń między parami. Tak, zresztą indukowalność można definiować tak naprawdę między nami dla wszystkich takich sensownie zachowujących się struktur dyskretnych, czy dla grafów skierowanych na przykład też, ale też można do permutacji, jakichś tam innych macierzy, nie wiadomo co. No ale to nie o tym. To na razie o tym przejściu do dopełnienia.
Dobra. To jest problem 0. Problem 1, zostało na niego miejsce tutaj, gdzie był pierwotnie sformułowany. Jak można udowodnić, że indukowalność wisienki na n wierzchołkach, indukowana gęstość ta maksymalna n wierzchołkowa, to co najmniej tyle, co na n plus 1 wierzchołkach. Tak? Czyli, że jak popatrzymy na tę najlepszą możliwą konstrukcję n wierzchołkową, no to co do gęstości ona na pewno jest lepsza, a w każdym razie nie gorsza od najlepszej możliwej konstrukcji n plus 1 wierzchołkowej. Tak? To objawiało się w tym, że jak tutaj patrzyliśmy na kolejne najlepsze wyniki, to było tak 100%, 100%, 90%, 90% i znowu jakoś tam malało, stawało albo równo, albo coraz mniej. No i ja objawiłem wam, że tak jest, a teraz dlaczego tak jest? No tutaj argument jest całkiem fajny, warto myślę go zapamiętać. To będzie taki argument, no właśnie, w jakimś sensie indukcyjny, znaczy w jakimś sensie uśredniający, jakoś pozwalający połączyć ten n plus 1 wierzchołkowy i n wierzchołkowy przykład. Tak? To znaczy, przejdźmy może do domu po prostu. Tak? Chcemy coś powiedzieć o tej indukowalności maksymalnej możliwej grafu n plus 1 wierzchołkowego. No to weźmy taki graf G, który wybija nam to maksimum, tak? W którym gęstość wisienek jest taka, jak ta maksymalna osiągalna. Tak? Graf oczywiście n plus 1 wierzchołkowy. Czyli graf świadczący o tym, że taka gęstość jest możliwa. Ten optymalny graf, co ma najwięcej wisienek na n plus 1 wierzchołkach. No to jak on ma najwięcej wisienek na n plus 1 wierzchołkach, to pewnie da się go jakoś zmodyfikować, nie wiem, zapomnieć o jakimś wierzchołku, żeby dostać całkiem sensownie wyglądający, gęsto zawisienkowany graf n wierzchołkowy. No dobra, to trzymajmy się tej idei. To który wierzchołek chcielibyśmy wyrzucić, żeby tych wisienek zostało jak najwięcej w tym grafie n wierzchołkowym, co nam zostanie po wyrzuceniu jednego wierzchołka, no taki, co ma najmniej tych wisienek, tak? Czyli weźmy wierzchołek V tego grafu G, który uczestniczy w najmniejszej liczbie wisienek, Co to znaczy? No jak mamy te wisienki, no to one są złożone z trzech wierzchołków, ale między różnymi wisienkami te wierzchołki mogą się powtarzać. Tak, zobaczmy na przykład ten graf tutaj pięciokątny. Jak popatrzycie sobie na przykład na taki wierzchołek, nie, no to on uczestniczy w wielu wisienkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wydaje się. Tak, a taki wierzchołek, on uczestniczy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, czyli z nim jest związanych więcej tych wisienek. On jest w jakimś tam sensie lepszy. Tak, ten od tego. No to my chcielibyśmy w naszym grafie, tak, wyrzucić jakiś taki wierzchołek, który uczestniczy w jak najmniejszej liczbie wisienek. No w tym wypadku każdy z tych pomarańczowych będzie tym najgorszym. Wyrzucić, dostaniemy jakiś mniejszy graf, w tym wypadku czterowierzchołkowy. Jaki? No taką klepsydrkę, tak? Czyli cykl czterowierzchołkowy. No, akurat ten, co już wiemy, że jest optymalny. Tak? No to spróbujmy jakoś to policzyć, ile tego będzie. Tak? On uczestniczy w najmniejszej liczbie wisienek, no to w ilu? Tak? W ilu? No i tutaj właśnie, jak powiedzieć, w ilu wisienkach uczestniczy ten wierzchołek, który uczestniczy w najmniejszej liczbie? No to takie pytanie, na które ciężko odpowiedzieć, jak nie wiemy dokładnie, co to zagrało. Ale zobaczcie, można użyć konceptu średniej. To znaczy, jak wiemy, ile łącznie jest wisienek, wiemy, ile łącznie jest wierzchołków, to możemy zastanowić się, ile średnio wisienek przypada na wierzchołek. Okay. No i powiedzmy, że odpowiedź na pytanie, ileś tam jest, nie wiem, 5, tak? 5,5. Co to oznacza? A no to oznacza, że któryś z wierzchołków jest co najmniej tak dobry jak średnia, a któryś wierzchołku jest co najmniej, jest taki jak średnia lub mniej.
Tak, taka jest natura średniej, że ktoś jest powyżej lub równo, a ktoś jest poniżej lub równo, żeby to miało szansę uśrednić. Więc wiemy, że ten najgorszy wierzchołek na pewno będzie poniżej średniej, no w najgorszym wypadku na równo. Tak? No więc jeszcze raz, średnio wisienek na wierzchołek jest ile? No, ile jest wisienek, tyle jest wisienek. A ile jest wierzchołków? Tyle jest wierzchołków. No to z tego wynika, że ten nasz najgorszy wierzchołek no, musi uczestniczyć, nie może uczestniczyć więcej niż ta średnia wisienka. Tak? W nim musi się, jakby on musi być częścią, może być częścią maksymalnie tylu wisienek, co ta średnia. To jest ta natura średnia. No dobra. Tak, chyba jeszcze coś trzeba powiedzieć. Aha. Tutaj coś oszukałem troszkę. Bo właśnie tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie taka, że każda średnia, każda wisienka ma trzy wierzchołki. Więc ona będzie policzona trzy razy przez to, że ma trzy wierzchołki, przez to, że trzy wierzchołki w niej uczestniczą. Tak? Także tutaj powinna być trójka. Jakby łączna liczba wisienek jest owszem tyle, ale to, co my liczymy, jest tak naprawdę czymś takim uczestnictwo wierzchołka w wisience. Ile tego rodzaju sytuacji jest w naszym prawie? No to dla każdej z tylu wisienek są trzy uczestnictwa. Tak? I na każdy wierzchołek przypada średnio no właśnie trzy razy liczba wisienek przez n plus jeden typ uczestniczeń wisienek. Tak więc ten, który uczestniczy najmniej razy, uczestniczy w maksymalnie tylu razy. Tak, ta trójka tutaj jest bardzo istotna. Więc liczymy, uśredniamy taki koncept uczestniczenia wisienek po wszystkich wierzchołkach. No i tych uczestniczeń średnio jest trzy razy liczba wisienek przez liczbę wierzchołków, no więc ten najgorszy wierzchołek ma maksymalnie. Dobra. No to teraz patrzymy na graf n wierzchołkowy, w którym usunęliśmy ten najgorszy wierzchołek. Patrzymy na graf g, nazwę go g minus v, tak? Taki n wierzchołkowy po usunięciu V, no jak usuwamy wierzchołek, to oczywiście razem ze wszystkimi krawędziami, które się w nim schodziły i wszystkimi wisienkami, w których on uczestniczył. Ile on ma wisienek? Liczba wisienek w grafie G minus V. No to ile to jest? No to jest liczba wisienek w grafie G, tak, minus liczba wisienek, w których uczestniczył V. Tak? I teraz wiemy, że V uczestniczył w co najwyżej tylu wisienkach, więc odjęliśmy co najwyżej tyle, no to zostanie nam co najmniej liczba wisienek G minus 3 przez N plus 1 razy liczba wisienek G. Czyli tych wisienek zostaje nam co najmniej 3 przez N plus 1, przepraszam, n minus 2 przez n plus 1, tak, razy liczba wisienek g. Dobra. Czym teraz powinniśmy się zająć? Powinniśmy coś powiedzieć o gęstości, prawda? Chcemy coś powiedzieć o gęstości wisienek w tym naszym grafie po usunięciu. Znaczy, że gęstość wisienek w tym grafie n wierzchołkowym po usunięciu tego najgorszego wierzchołka, no to jest liczba wisienek w tym grafie g minus v wierzchołkowym przez liczba trójek wierzchołków, czyli wiemy, że to jest n po 3,
bo gra w G minus V jest n wierzchołkowy. To jest więcej bądź równo od, teraz zobaczcie, co tutaj mamy. No po prostu aplikujemy tę powyższą równość, tak? N minus 2 przez N plus 1. Pozwolę sobie rozwinąć to N po 3. Razy liczba wisienek G. No i tutaj dzieją się pewne czary. Widzicie, N minus 2 się skraca, a to N plus 1 dopisuje się do, przez 6, dopisuje się do tego licznika w mianowniku. Więc to, co wychodzi tutaj w magiczny sposób, to jest n plus 1 po 3. Tak, mamy n plus 1 razy n razy n minus 1 przez 6. A na górze liczba wisienek G. No to to jest dokładnie gęstość wisienek G, tak? Bo na dole to są trójki spośród n plus 1 wierzchu. No i teraz G to był najlepszy przykład na n plus 1 wierzchołkach, więc gęstość wisienek G to jest gęstość wisienek w najlepszym n plus 1 wierzchołkowym grafie. Tak, żeśmy wybrali sobie tu G. No o tym G minus V my nie wiemy, że jest najlepszy, no ale na pewno nie jest lepszy niż najlepszy, tak? Więc ta indukowalność na pewno nie jest lepsza niż w najlepszym n wierzchołkowym grafie. No to zobaczcie, co się dzieje. Dzieje się koniec dowodu. Indukowalność n wierzchołkowa wisienki jest na pewno nie gorsza niż w tym grafie G z usuniętym najsłabszym wierzchołkiem. No to to jest na pewno nie mniej niż, tak, po przeliczeniach indukowalność wisienek G, czyli najlepsza indukowalność n plus 1 wierzchołków. No i zobaczcie, że to, to jest dokładnie to, czego chcieć. No i może wypada dodać tutaj jeszcze, że to jest prawda przy odpowiednich założeniach dla dowolnego innego grafu niż wisienka. Tak jak tutaj zastąpicie wisienkę przez H, to od dla grafów, które w ogóle mają szansę zawierać H, tak, czyli począwszy od grafów, co mają tyle samo wierzchołków, co H, no to to też będzie tak sobie zjeżdżało. Troszkę tutaj trzeba będzie więcej techniki pakować do tych napisów. Tak, tutaj zamiast tej trójki wyskoczy jakaś liczba wierzchołków tego naszego grafu H i te zabawy z symbolami dwumianowymi będą troszeczkę bardziej skomplikowane, ale wyjdzie w dokładnie taki sam sposób. Właśnie przez taki argument, że najgorszy jest nie lepszy niż średni. No to to jest argument, który pochodzi z tej pracy, w której w ogóle koncept indukowalności został wprowadzony. To był 75, mi się wydaje. Także to jest ta własność, która, jak mówiłem wcześniej, w ogóle pozwala nam na definiowanie takiego czegoś jak wisienka. No bo powoduje, że ta graniczna gęstość się dobrze zachowuje, w ogóle jest dobrze określona. No i ta własność pojawia się razem z tym pojęciem. Dobra, to było zadanie pierwsze. No i mam wrażenie, że ta druga część będzie długa, ale może tam na YouTube jakoś postawiamy te takie znaczniki na początki i końce poszczególnych rozdziałów. Dobra, to co? Kolejne zadanie. Czy istnieje graf H, który nie jest kliką ani antykliką, a mimo to jego indukowalność jest 1. Co to znaczy? A mimo to istnieją jakieś takie dowolnie duże grafy, w których 100% wszystkich grafów, co mają tyle samo wierzchołków, co H, to jest H. To jest dokładnie. Czyli myśląc w terminach wisienki, istnieją dowolnie duże grafy, w którym na jakiekolwiek trzy wierzchołki nie spojrzymy, to zawsze dostaniemy wisienkę. Czy istnieje taka wisienka, taki graf, który nie jest kliką ani antykliką i w którym to będzie 100%? Tak, no bo przypominam, jak mamy klikę,
mówiłem no, dotychczas o trójkątach i krawędziach, ale jak mamy klikę, nie wiem, po prostu pięciowierzchołkową klikę, tak, no to weźmiemy jakąś milion wierzchołkową klikę, miliard wierzchołkową klikę, bilion wierzchołkową klikę i tak dalej, no to w nich wszystkich szansa na to, że jak wylosujemy pięć wierzchołków, to zobaczymy klikę pięciowierzchołkową, no to jest 100%, tak, bo wszystkie połączenia są. Z antykliką tak samo, tak, jak weźmiemy dużą kolekcję parami niepołączonych wierzchołków, no to nie będzie. No to z premisem jeden po wylosowaniu pięciu dostaniemy antyklikę. Dobra, no i pytanie, czy są inne magiczne grafy o tej własności? No i odpowiedź na to pytanie to jest nie, nie istnieje. To znaczy, jeśli graf H ma, powiedzmy, K wierzchołków oraz indukowalność H to jest 100%, tak? Mamy ten graf, który każdy K wierzchołkowy podzbiór to jest H, no to z tego wynika, że H jest kliką K wierzchołkową lub antykliką. Nie ma innych. No i dlaczego nie? Ano, moi drodzy, dlatego, że w dużych grafach zawsze są kliki lub antykliki i one są jakby taka potężna część podgrafów, to są kliki i antykliki. Tak? Znaczy to nie jest tam, że trafi jedna czy dwie, ale całkiem sporo z nich to będą kliki lub antykliki, z takich kawierzchołkowych podgrafów. Nie powinno wam kojarzyć z pewną rzeczą. To jest wniosek stwierdzenia Ramseya. Tak, stwierdzenie Ramseya mówi nam z grubsza, że jak mamy swój wymarzony rozmiar kliki i wymarzony rozmiar antykliki, w naszym wypadku to jest K, no to dla dużych grafów, dostatecznie dużych grafów, zawsze taka klika albo antyklika, nie wiadomo która, ale któraś na pewno, się znajdzie rozmiaru K w tym naszym dużym grafie. Tak naprawdę odpowiednio rozumiejąc ten wynik, można powiedzieć, że tak naprawdę szansa na to, że wylosujemy klikę albo antyklikę, to jest ściśle dodatnia. To nie jest tak, że to znika i one są jakieś pojedyncze elementy, ale w nieskończoności to one w ogóle nie dają żadnej gęstości, tak? Tylko rzeczywiście jest dodatnia gęstość tych kliki i antyklik. No to zobaczmy, w jaki sposób dokładnie skorzystać z tego twierdzenia Ramseya, żeby to zobaczyć. Tak? Weźmy takie H kawierzchołkowe, które nie jest kliką ani antykliką. Napiszę tak troszkę nieformalnie, szybko. No to co wynika z twierdzenia Ramseya? Tak, stwierdzenia Ramseya istnieje takie R, tak, to się nazywa RKK, że dowolny graf o co najmniej R wierzchołkach posiada klikę lub antyklikę rozmiaru K. Klikę rozmiaru K lub antyklikę rozmiaru K. Tak, to R to jest liczba Ramseya i jest całe mnóstwo problemów otwartych oraz prób szacowania i rozumienia syntetycznego zachowania tego czegoś i to jest super trudne i prawda, tam nie wiem ile jest R77 czy 66, to nikt na świecie nie wie. To nie ta historia. Natomiast wiemy, że jakieś R, być może bardzo duże, jest taka skończona liczba, która zależy tylko od K. No dobra. No to zobaczcie. Weźmy graf G dowolny o co najmniej R wierzchołek. To ja twierdzę, że gęstość, indukowana gęstość antykliki rozmiaru K w tym grafie G plus indukowana gęstość kliki rozmiaru K w tym grafie G to jest co najmniej 1 przez R. Hmm.
No, zastanów się dokładnie, co tutaj się dzieje. Twierdzę, że łącznie kliki, antyklik w tym naszym grafie będzie co najmniej tyle. Tak, to jest jakaś, zobaczcie, to jest jakaś liczba większa od zera. Tak, ta gęstość kliki, antyklik rozumianych łącznie to jest jakaś dodatnia wartość. No to znaczy, że ten nasz graf H, tak, z tego wynika, że ten nasz graf H na pewno nie będzie zajmował więcej niż tyle. Tak, nie będzie miał tej gęstości równej 1, no bo będzie od tej jedynki oddalone o tę liczbę. Tak, no i jeśli to udowodnimy, tak, tę zieloną nierówność, no to to skończy dobrze. Tak, no bo spośród k wierzchołkowych podgrafów całe mnóstwo stanowią kliki i antykliki, to w zielonym kółku to jest to całe mnóstwo, no więc graf H, ten nasz ulubiony, nie może stanowić całości. Tak, jego gęstość to jest co najwyżej 1 minus co w zielonym kółku. Tak, to jest ściśle mniej niż 1. No i teraz skąd wynika ta zielona nierówność? No, to tutaj można spróbować jakiegoś takiego znowu pomysłu z uśredniania. No zobaczcie. Mamy graf, który ma co najmniej r wierzchołków. No to jak powiedzmy, że nie wiem, r plus 10 albo 2r. Tak? Ten graf G ma co najmniej r wierzchołków. No to co my wiemy o tym grafie? Wiemy, że jak ograniczymy pole widzenia do dowolnych r wierzchołków, to tam znajdzie się jakaś klika albo antyklika. Tak jak weźmiemy takie r wierzchołków, albo takie, albo takie, albo takie, albo takie, albo takie, wszystko jedno, jakie weźmiemy, zawsze tam będzie klika albo antyklika. Tak, w tym takim k równe 3, r równe 6, jak wiemy, a to mówi tyle. Jak mamy bardzo duży graf, to w dowolnej szóstce wierzchołków znajdziemy trójkąt albo antytrójkąt. No pewnie, że tak. To spróbujmy jakoś uśrednić. Znaczy pytanie, a ile średnio w takim razie klik, antyklik przypada na R wierzchołkowy, na RX wierzchołkowy podgraf grafu G. Tak, czyli może jeszcze raz. Jaka jest średnia liczba klik lub antyklik? W zbiorze R wierzchołkowym podgrafie grafu G. Bierzemy ten graf G, bierzemy jakiś R wierzchołkowy podgraf, to w każdym z takich R wierzchołkowych podgrafów będzie tyle, mamy co najmniej jedną klikę lub antyklikę, tak? Mamy co najmniej jedną klikę, no i każda taka klika rozmiaru K lub antyklika jest zawarta w K. Przepraszam, nie w K. Jest zawarta. To tutaj trzeba ostrożnie. Tak, czyli jak to jest? Chcemy znowu zbudować relację przynależności kliki lub antykliki do jakiegoś R wierzchołkowego podzbioru. Tak. I powiedzieć, ile średnio przypada klik lub antyklik na R-elementowy podzbiór. Tak, no więc łącznie wszystkich R-elementowych podzbiorów zbioru G, R wierzchołkowych podzbiorów grafu G jest tyle. Tak? A ile razy będzie taka przynależność kliki lub antykliki K wierzchołkowej do jakiegoś ustalonego R wierzchołkowego podzbioru? Ano każda klika lub antyklika, tak, czyli łączna liczba klik i antyklik,
należy do, uwaga, uwaga, do G minus K po R minus K. Zdaje się jakoś tak. Tak, mamy jakąś klikę lub antyklikę rozmiaru K i chcemy zrozumieć, w ilu R elementowych podzbiorach wierzchołków naszego grafu ta klika się znajduje. No to do tych K wierzchołków trzeba dobrać sobie dowolne R minus K i dostaniemy odpowiedni R elementowy podzbiór. Mam wrażenie, że troszkę przekombinowuję tutaj. Ale może nie. Tak. No dobra. No to zobaczcie, co by było, gdyby ta łączna, dobra, co to jest ta łączna indukowalność antyklik w grafie G? No to jest liczba antyklik w grafie G podzielona przez liczbę wszystkich k elementowych podzbiorów grafu G. To jest ta gęstość, tak? Tak samo indukowana gęstość klik rozmiaru k w G to jest łączna liczba klik rozmiaru k przez liczba k elementowych podzbiorów zbioru wierzchołków G. Dobra. No to gdyby ta liczba była, tak, gdyby ta liczba była mniejsza od tej naszej zapustelowanej liczby w zielonym owalu, 1 przez R po K, to co by to znaczyło na temat tej średniej liczby przynależności kliki do R elementowego zbioru w naszym grafie? No to ona byłaby, zobaczcie, jak mniejsza od G po K przez R po K. I to jeszcze razy G minus, nic już nie widać. Wrzucimy nową stronę. Proszę was, robię trochę z głowy, także to dlatego. Proszę bardzo. Czyli jeszcze raz. Łączna liczba znowu uczestnictw, tak jak w tym poprzednim zadaniu, uczestnictw kliki lub antykliki rozmiaru k w jakimś R wierzchołkowym pod grafie G, to tak, no, każda taka klika, ich lub antyklika, ich jest łącznie tyle. Uczestnicy, czy w ilu takich podzbiorach? Ano, bierzemy spośród wszystkich wierzchołków, oprócz tych już wziętych do kliki lub antykliki, tyle, ile nam brakuje do R elementowego podzbioru. No i dzielimy przez liczbę L elementowych podzbiorów. Nie. No i teraz łączna liczba to, i gdyby łączna gęstość, tak, tych klik i antyklik była mniejsza od 1 przez R po K, to co? To ta liczba byłaby mniejsza od, zobaczcie teraz, moc G po K przez R po K razy G minus K przez R minus K po G po R. No i ile to jest? Jak się otworzy te wszystkie symbole Newtona, to wyjdzie, że to jest mniej niż 1. Co jeszcze bardziej przekonuje mnie to, że to da się opowiedzieć zgrabnie w
terminach tych gęstości i prawdopodobieństw. Także jeśli macie pomysł, jak to sprawnie opowiedzieć, to zapraszam do zawierania tego w komentarzu. No w każdym razie, tak już zupełnie porządnie z tych wyliczeń wynika, że średnia liczba klików lub antyklik rozmiaru K w R elementowym pod zbioru wierzchołków naszego grafu jest mniejsza od 1. A co to oznacza, że średnia jest mniejsza od 1? To znaczy, że musi być jakiś taki, tak, jakiś taki zbiór R elementowy, w którym ta liczba uczestnic jest mniejsza od 1, czyli 0, tak? Czyli musi być jakiś R elementowy podgraf, podzbiór wierzchołków G, tak? Dający podgraf bez ani jednej kliki, ani antykliki, bez AK i RK i KK, no to jest sprzeczność z stwierdzeniem rodzaja. No bo stwierdzenia rodzaja wiemy, że w każdym R wierzchołkowym grafie istnieje klika albo antyklika rozmiaru K, tak jest zdefiniowane R. A z drugiej strony z tego naszego argumentu uśredniającego wynika, że któryś R elementowy podgraf, R wierzchołkowy podgraf naszego G ma mniej niż jedną klikę lub antyklikę, która w nim uczestniczy, czyli musi mieć 0. Na stwierdzenie rodzaju mówi nie, musi mieć co najmniej jedną, taką albo taką. No, także że tak to jest. No, można tak intuicyjnie myśleć w ten sposób, tak? Jak mamy dokładnie R wierzchołkowy graf G, tak? No to co wiemy na pewno z pierwszej ramzy, to jest jedna klika lub antyklika na ten jeden zbiór, tak? R po na tyle K elementowych podzbiorów, ile jest w tym grafie. No jak mamy większy graf, to dla każdego takiego R elementowego podzbioru, w każdym takim R elementowym podzbiorze możemy to powiedzieć, tak, że ta gęstość klik lub antyklik jest co najmniej zielony owal. Tak? No więc w jakimś sensie to uśredniając po tym wszystkim, tak mówiąc, że skoro dla każdego elementowego podzbioru jest ta gęstość tych klik lub antyklik w środku co najmniej tyle, to w całym grafie też będzie co najmniej tyle. Tak, bo gdyby było mniej, to w którymś z tych mniejszych elementowych byłoby mniej niż wcześniej. Także to jest tak naprawdę ten argument opowiedziany bez tych magicznych napisów. Skoro w każdym elementowym grafie ta gęstość kliku antyklik jest co najmniej tyle, to będzie tyle w każdym grafie, który ma co najmniej tyle wierzchu, więcej równo R. Dobra, to jest zadanie drugie. Aż trochę boję się patrzeć na zegarek. Zadanie trzecie. Wykaż, że jeśli H ma K wierzchołków, to indukowana gęstość H, ta indukowalność H, czyli maksymalna gęstość wystąpień, jaką da się wycisnąć w jakiejś dużej strukturze, to jest co najmniej tyle. K silnia przez K do K. No i tak naprawdę tutaj, moi drodzy, idea jest taka, znaczy tutaj teraz my nie chcemy znaleźć optymalnego przykładu, chcemy znaleźć jakikolwiek sensowny przykład, tak? Jakikolwiek sensowny, taki, który wybija tę dodatnią gęstość. No to widzieliśmy zajawkę, jak szukać takich sensownych przykładów. Po prostu popatrzmy na jakiś graf, który przypomina taki napompowany nasz ulubiony graf H. Tak? Teraz niech to nie będzie wisienka, powiedzmy, że naszym ulubionym grafem H na dzisiaj jest diamencik. No to popatrzmy na taki graf, w którym mamy cztery grupy wierzchołków. Powiedzmy, każda z nich ma po n wierzchołków. No i połączenia, tak, te wierzchołki są wzajemnie niepołączone w obrębie tych grup, natomiast są wzajemnie połączone wzdłuż
tych takich krawędzi naszego grafu, tego diametru. Czyli wszystko ze wszystkim tędy, wszystko ze wszystkim tędy, wszystko ze wszystkim tędy, wszystko ze wszystkim tędy i wszystko ze wszystkim tędy, ale tędy na pewno nie, nie ma szans. No i zobaczcie, jak to jest. Ile tych diamencików będzie w takim, w tak zbudowanym grafie? Teraz uwaga, nie chodzi mi o to, ile będzie ich dokładnie, bo to może być jakieś trudne liczenie, ale ile ich będzie co najmniej? To co najmniej tych diamencików w takim grafikie, no to będzie tyle, co takie zanurzone w sposób odpowiadający temu obrazkowi, tak? Co najmniej będzie, bierzemy wierzchołek stąd, wierzchołek stąd, wierzchołek stąd, wierzchołek stąd, jak na nie popatrzymy, to one nam stworzą diamencik, tak? Bo tak żeśmy to sobie ułożyli. Czyli będzie ich, krótko mówiąc, co najmniej n do czwartej. Tak, no bo jak weźmiemy dowolny wierzchołek spośród tych n, dowolny z tych n, dowolny z tych n, dowolny z tych n, mamy n do czwartej takich wyborów, to zobaczymy diamencik. No to graf H miał być K wierzchołkowy, no to to jest n do K, tak? To będzie takich K grup n wierzchołkowych i wybieramy jeden po jednej, z każdej po jednym i dostajemy co trzeba. No dobra. Być może te diamenciki da się zobaczyć jeszcze w jakiś inny sposób. No można, tak? W sensie tutaj akurat możemy na przykład zobaczyć diamencik w taki sposób też, na przykład. Ale tym się nie przejmujemy. A tym... Tak jak mówię, nie chcemy wchodzić w strukturę tego grafu. Dla każdego grafu, jak on nie wygląda, jak go tak napompujemy, tak podmienimy każdy wierzchołek na taką grupkę, na taką antykwitę z n wierzchołków, no to wtedy co najmniej n do k tej kopii znajdziemy w takim k razy n wierzchołkowym grafie. Tak, no bo mamy k grup po n wierzchołków. No to jaka jest gęstość w takim razie naszego grafu H w grafie G, no to jest znowu co najmniej n do k tej przez ilu wierzchołkowy jest ten graf, k razy n wierzchołkowy. A ile wierzchołków wybieramy? No k, bo mamy k wierzchołkowy graf. No i pewnie się spodziewacie, co tu się stanie, tak? Okaże się, że jak z n pójdziemy do nieskończoności, no to ten ułamek będzie dokładnie tyle. No i zobaczmy, że rzeczywiście tak będzie. Czy tutaj trzeba będzie skorzystać z tego takiego ogólnego wzoru na to, ile to jest k razy n po k. No ale to można albo sobie udowodnić szybko, albo sprawdzić, że taki symbol Newtona rozwija się następująco, że jest k razy n. Mnożymy przez o jeden mniejszą liczbę, mnożymy przez o dwa mniejszą i tak dalej, dopóki nie dostaniemy k czynników i to wszystko mnożymy przez, dzielimy przez k silnik. No, czyli możemy pomnożyć licznik, tak? No i co robimy? To już umiemy, tak? Tendencyjnie dzielimy to przez n do k, żeby w liczniku mianowniku zostały nam jakieś prawdziwe liczby, a nie zależne od n. No i co? Tutaj jedno n się skróci ładnie, drugie n tutaj będzie minus 1 n, trzecie n się tutaj minus 2 n. No i ktn wreszcie tutaj będzie minus kn tych plus 1n. Tak, czyli to jest dokładnie to samo, co k silnia przez k razy k minus 1n razy k minus 2n i tak dalej, razy k minus 1n. No i widzimy, że jak n dąży do nieskończoności, to te ułamki, tak, przy stałym k, ono może być duże, nie wiem, 1000, ale jak n jest równe miliard, to ciągle znika taki ułamek, tak? No to mamy k silnia przez iloczyn czynników, każdy równy k, a ile jest tych czynników? No k, tak? Czyli k silnia przez k do k, tak jak miało być. Krótko mówiąc, każdy graf, jak go tak nadmuchamy, ta konstrukcja się nawet nazywa blow-up po angielsku, po polsku raczej się nie nazywa. Nie próbujmy jej nazywać. Nie wiem, dmucha, więc nie wiem. Jak tak nadmuchamy ten graf, podmienimy każdy wierzchołek na zbiór n wierzchołków, no to tych kopii naszego ulubionego grafu H będziemy w stanie wycisnąć gęstość taką.
No i tutaj można by opowiadać dalej, że są dość świeże wyniki, że prawie każdy gra. No dobra, nie dokończę tego zdania. Tutaj jeszcze coś trzeba dopowiedzieć. W każdym razie to oznacza, zobaczcie, że nie ma takich grafów, które mają tę indukowalność równą zero, nie? Że każdy graf wierzchołkowy ma jakąś taką generyczną konstrukcję, która pozwala wycisnąć dodatnią gęstość. Taka silnia przez kadukat. No nie będzie tak, że której grafy znikają w nieskończoności i nie ma sposobu tak zbudowania dużego grafu, żeby z prawie wszystkim zero się pojawiło. I więcej niż zero się nie da. Nie. Każdy graf da się w ten sposób nadmuchać, żeby występował jako indukowany podgraf z dodatnią gęstością. Już się przerzuciłem na jakieś takie długie sformułowanie. Dobra. To było zadanie trzecie. I to chyba było ostatnie z tych takich bezgwiazdkowych zadań. Także to, co proponuję, to jeśli ktoś ma już dość, to to wyłączyć. Dziękuję i za uwagę i tak dalej. No a jeśli ktoś jeszcze chciałby do tych gwiazdkowych zadań przejść i zobaczyć, jak one wyglądają, ich rozwiązaniem, to zapraszam.